W tym filmie garść informacji na temat kabla służącego do połączenia przemiennika częstotliwości z silnikiem. Zapraszam do oglądania. W komentarzach dotyczących filmu o przemienniku częstotliwości napisaliście, że do połączenia przetwornika z silnikiem użyłem niewłaściwego kabla. W tym filmie sprawdzimy, jaka jest różnica między kablem zwykłym a kablem ekranowanym, przeznaczonym specjalnie do przemienników częstotliwości. Do wychwycenia różnic między kablami posłużę się wykrywaczem promieniowania elektromagnetycznego. Na początek sprawdzimy wartość pola elektrycznego na kablu nieekranowanym. Pole elektryczne wokół przewodu to ponad 1500 V na metr. Norma to 1000 V na metr. Ze względu na proces, który zachodzi w przemiennikach częstotliwości, generują one sporo zakłóceń. Aby te zakłócenia wyeliminować, należy do połączenia między silnikiem a przemiennikiem stosować kable ekranowane. Zakłócenia te mogą mieć wpływ na pracę innych urządzeń, zwłaszcza tych czułych elektronicznych, a także na nasze zdrowie. Kabel zbudowany jest z płaszcza powłoki zewnętrznej, ekranu z siatki, ekranu z folii, ma kilka rdzeni oraz miedziane żyły. Dane techniczne. Teraz przeprowadzimy pomiar pola elektrycznego, jakie jest generowane przez kabel ekranowany. Sprawdzimy też, jaki wpływ na to pole ma jego uziemienie. Pole elektryczne jest 10-krotnie mniejsze od pola, które było generowane przy kablu nieekranowanym. Odłączę teraz uziemienie kabla. Sprawdzimy, jaka będzie różnica. Miernik ustawiony w pewnej odległości od kabla przy podłączonym uziemieniu nie wykazuje obecności pola elektrycznego. Ale gdy odłączymy uziemienie, wartość pola wzrasta. Jak mogliście się przekonać, do połączenia przemiennika z silnikiem należy używać kabli ekranowanych. Ale nie wystarczy samo ich użycie, należy jeszcze ten ekran uziemić.
Dziękuję za uwagę.